zaczynamy wejście na Borową. Jakieś niecałe, czy coś 800 ponad metrów. Gdzieś tutaj powinien być szlak. To podejście ma moc. Podobne jak na Waligurę, więc... Tylko, że faktycznie jest mniej błota i mniej śniegu i lodu. Tu jest po prostu sucho. Dobra. Także troszkę łatwiej. Koniec będzie nagrywania, zaczyna się deszcz, żebym nie uszkodził sprzętu. Ja sprzęt chowam, także ubieramy się i przygotowujemy się do deszczu. Decyzja zapadła, idziemy w deszczu. W deszczu i gradzie. Chodzimy na Borową. Nie odpuszczamy. Teraz popatrzę, ale chyba mi wydaje się, że to będzie ta. A 35 minut czerwone. Tak, no to tym, co byśmy tak naprawdę schodzili. No to możemy tym czerwonym w zasadzie. Jeśli ten czarny jest taki, to wtedy idziemy tam. Trawers taki będzie wokół pewnie tego, Borowej. Dookoła, tak. 15 minut dłużej. Mateusz? Co? To podejście, czy lepiej dłuższe to koło? No ale tak jak mówił, że widzisz, jest ślisko, no. Nas napadało, no to wiesz, to co? Ja idziemy z... tędy, czerwonym. No to jeżeli jest tego, to tak. Ile jest dłużej? 15 minut. A, no to lepiej to tego, ani... Dobra. Iść, to będzie to... No. Z powrotem kamera, Canon, przestało padać i ostatnie podejście na Borową. Coś mi tu za ciemno. Nie no, jest okej. Naprawdę to nieźle wygląda. Tam płasko, tu góry, a tam tęcza, która dosięga po prawej stronie. Jestem na szczycie wieży na Borowej.
i jest pięknie. Szybciej dotarliśmy. No, tam na prost widzimy dzikowiec. Śnieżki nie zobaczymy dzisiaj ze względu na to, że jest za chmurami, ale normalnie w dobrej pogodzie jest widoczna. I jeszcze Chełmiec. Chełmiec to będzie o ta góra. Tak. Tam będzie Chełmiec. Jutro tam idziemy. Dole Wałbrzych. O, tam w dole. Jak widać, borowa zdobyta. Na dzisiejszy dzień koniec. To ty przede mną idziesz. Jestem twoim paparazzi. The next day. Niedziela. Dzisiaj wchodzimy na Chełmiec, drugi ze szczytów Korony Gór Polski. Znaczy dokładniej to jest piąty, a drugi dla nas. Trochę niższy szczyt, 830 metrów z tego co pamiętam. Ruszamy z Wałbrzycha, nie używamy samochodu. Trasa podobno łatwa, pomiędzy drzewami. W 3 godziny powinniśmy się wyrobić. Most w lesie, a na dole rzeka, strumień, to nie nazwałbym rzeką, ściek wodny. Chełmiec, najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich, ma wysokość 850 metrów nad poziomem morza. No, panowie, podejście po drugą chatkę. No, a później na Chełmiec. No. To ja zajmuję tyły. Zabezpieczysz tył. W porównaniu z wczorajszym szlakiem, ten dzisiejszy jest przyjemny. Owszem, ma podejścia strome, ale nie aż takie jak na Waligórę. Pogoda też jest lepsza. Choć trochę kropi. Ale wczoraj to lało, więc w porównaniu z pogodą
wczorajszą jest lepiej. Setka. Są? 20 minut. No to właściwie chyba to już do zakręcia. Ja obstawiałem, no, że to stadion przynajmniej jakoś i kratka. Wiata przynajmniej. No. Nic nie dbają w tym. A to tylko tabliczka. No. Często zachadka dobyta, ostatnie podejście już bezpośrednio na Chełmiec, 20 minut według średniego czasu wejścia, myślę, że w 15 minut powinniśmy spokojnie to wejść i widzimy się na szczycie. Panowie, udokumentujmy ten moment, że Chełmiec jest oficjalnie zdobyty. Druga korona, też druga góra z serii Korony Gór Polski. Check. Dobra. Chełmiec. O, jak ci się trepie ręka, Damian. Chełmiec. Kurde. Jest, jest trochę odwrotnie, ale jest. Od 29 sierpnia. Ale pieczątki można przeszukali. Czyli będzie u nas jeszcze. Chełmiec zdobyty. Cóż zostaje? Idziemy teraz z powrotem do starej kopalni Wałbrzyskiej. Być może zrobimy wędrówkę po kopalni, bo jest wycieczka dwugodzinna nawet możliwa. Czyli w pół godziny zrobiliśmy. No, czyli tak. I po co tak było zapierdolone? 15 minut zawsze szybciej.